W każdym działaniu w tym przykładzie przy zbiorach pojawił się taki apostrof. To oznacza dopełnienie danego zbioru, czyli dopisanie do tego zbioru elementów, których nie było do tej pory w tym zbiorze. Na przykład mamy elementy w zbiorze A, takie jak jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, dziewiątkę. Dopełnieniem tego zbioru będą wszystkie elementy, które teraz zaznaczam, czyli te elementy, które są poza zbiorem. Tak w ten sposób dopełniamy ten zbiór. Teraz zaznaczę dopełnienie zbioru B. Tego elementu nie ma w zbiorze B, tego nie ma, tego elementu nie ma i tego nie ma. Na koniec musimy określić część wspólną tych zbiorów. Patrząc na rysunek, widzimy, że elementy, które zakreśliłem kolorem niebieskim i różowym, to piątka oraz dziesiątka. I tutaj mamy rozwiązane pierwsze działanie. Zaznaczmy elementy, które są dopełnieniem zbioru A. Następnie zaznaczmy elementy, które są dopełnieniem zbioru C. I teraz połączmy wszystkie elementy, ponieważ tutaj mamy działanie suma. Więc wypiszę tak. Kolejno. Trójkę, czwórkę, dziewiątkę. Następnie siódemkę, ósemkę, szóstkę, piątkę i dziesiątkę. Wpisujemy do tego zbioru wszystkie elementy, które zaznaczyliśmy jakimkolwiek kolorem. Teraz trzecie działanie. Będziemy łączyli dopełnienia wszystkich zbiorów. No dobra, to tak. Zaznaczę te elementy, które są dopełnieniem zbioru A. Następnie zaznaczę te elementy, które są dopełnieniem zbioru B. I zaznaczę te elementy, które są dopełnieniem zbioru C. Teraz, żeby połączyć te elementy, musimy wypisać wszystkie liczby, które są zakreślone co najmniej jednym kolorem. W tym zbiorze nie ma tylko jedynki i dwójki.